Rodzina. Ach, rodzina. Podobno dobrze się z nią wychodzi tylko na zdjęciach. A jednak od Odry po Bułki, od morza do gór pracują ze sobą szwagierki, zięciowie z teściami i synowe z mamusiami. Jak im się wiedzie? Przeróżnie, bo tak się właśnie kręcą rodzinne interesy. Ciasta z lejszeryszek są znane na całym Podlasiu. Jest wczesny ranek, a Celina, jej córki i zięciowie jak co dzień szykują się do pracowitego dnia. Dla nich to nic nowego. Wystarczy odrobina kofeiny i można brać się do roboty. Ej, weźcie ktoś, wstawcie kawę. Dziewczyny, właśnie to co robię. Kawę wstawcie? Wy wiecie, że macie tu produkcję na Białystok, wszystko. A gdzie jest smak wstawiony? No mama, my dopiero zaczęliśmy. Jaki ma? Puszczona porcja. No to dobrze, no puszczona porcja, ale to trzeba już powinny mak się patrzeć. Macie wszystko do zrobienia na Białystok, nocki dzisiaj nie ma. Jak to nocki nie ma? No bo nie ma nocki dzisiaj, musicie sami zrobić. Organizujcie tak pracę, że ma być zorganizowaną. Jak rozkaz, to rozkaz. Z mamusią nie ma żartów. Celina i bez kawy umie skutecznie podnieść ciśnienie każdemu. Bez wyjątku. O kurde. Co się wysypało? Anka, jak my poradzimy? Nie w takich sytuacjach radziliśmy i mamy sobie nie poradzić. No nie żartuj sobie. To się tak? Nie uda. Jak nie my, to kto? W Kaniach pod Warszawą Kasia i Adam handlują używanymi autami. Wiedzą, że pańskie oko konia tuczy, ale nie zaszkodzi też czujne oko kamery. Ktoś chyba na placu. No nie żart. Idę rozpocząć dzień sukcesem. O, jest. To co, chłopaki? Zwiedzający, pewnie Ukrainiec. Myślisz, że apacz? No, sądząc po tym, jak chodzi. Chcę wydać pieniądze. Klient z pieniędzmi jest na wagę złota. Szefostwo zajmie się nim osobiście. Dzień dobry. Dzień dobry. Może jakoś możemy pomóc? Dzień dobry. Do czego ma służyć? Do pracy na co dzień? No, do pracy na co dzień trochę. Aha. Może Alfa? Nie, wie pan co. Nie, no Alfa fajna. Ładny samochodzik, ładny kolorek. No dobra, za mało męski, rozumiem, dobra. Bez przesady. To coś obejrzymy. Bez przesady. A Pacyfika? Nie wiem, pan co tam za duży będzie. Okej. Może klasyka. Mały, właśnie. Zwinny, w bardzo dobrym stanie po blacharce. On właśnie jest po blacharce. Wie pan co, nie ten kolor. No na kolorze się nie jeździ, to chodzi o to, żeby to auto... Przemaluję. Nie, no, żeby to auto jeździło. To przyjemne, wie pan, bardzo wygodne. To może zrobimy nie. Tak. A smart? Nie. Za mały. Koledzy się będą śmiali. Przenosimy się do Zabrza. Firma transportowa Radka i Marcina oferuje nie tylko przeprowadzki i dostawy sprzętu AGD. Dzisiaj bracia ruszają do pracy lawetą. Jadą daleko poza miasto. W środku lasu czeka na pomoc kierowca, który miał bliskie spotkanie z naturą. Na szczęście nic mu się nie stało. Gorzej z samochodem. Coś trochę długo wam zatrwała. No wie pan, to nie jest też tak, no. Pan nagle po prostu do nas zadzwonił, no, mieliśmy inne kursy. No taka sytuacja, ja nie mogę tego samochodu zostawić. Dobry, i co pan chce zrobić z tym samochodem, proszę pana? Nie wiem właśnie, może panowie mi doradzą, bo tu widzi pan co jest. No jest tragedia, powiem panu szczerze. To jest belka wgięta, chłodnice pogięte. Już raczej nie wiem, mi się wydaje, że koszta naprawy to będą... Mi się też wydaje, że to... No raczej przewyższa, jeśli ten samochód jest na warty. Wartość samochodu, nie? Grosze, koła pokrzywione. No właśnie. A i poduszka panu wystrzeliła, tak? Tak. O, jedna i druga. To wie pan, to by trzeba było całą dechę wymieniać. Nie, to nie ma sensu według mnie. Nie wiem, Radek, co tego samochodu pan już nie sprzeda, no, a koszty naprawy przewyższają wartość tego samochodu, także... To co, zawieziecie mnie z tym gdzieś na jakimś złomisku? No wie pan co, możemy panu... Pana decyzja, no możemy panu to zawieźć na złom i tak. Tyle, no. Oj, przydałoby się coś na osłodę. Może słynny makowiec albo drożdżówka z lejszeryszek. Jeśli tylko rodzina wyrobi się na czas, nocnej zmiany dziś nie ma, więc praca kręci się na najwyższych obrotach. Czemu Magda nocki nie ma dzisiaj? Nie wiemy. Czemu nie wiemy? No nie wiem czemu. Ale jak makowca wystudzić? Się nie bój, rozłożymy. Ja przyniosę zaraz. Jest proporcje. Zrobimy makowca, rozrzucimy na stoły, otworzymy okno. Jest chłodno, to już nie jest gorąco. Ja ten wiatrak przyniosę. Tak, duży. Tak, spokojnie. Tylko spokój może nas uratować. Wdech,
Wydech. Ale Adam chyba o tym zapomniał. Weź się zajmij tym klientem, bo ja już nie mam cierpliwości. Bardzo wymagający klient? Za mały, za czarny, za duży. Pewnie się okaże, że ma 1000 zł i szuka samochodu. A mówił o budżecie? Nie mówił o budżecie. To... O pieniądze już go tyś ściśni, bo ja już nie mam... Dobra. Weź się tym zajmij. Dzień dobry. Dzień dobry. O jakim aucie mówimy? W jakim budżecie? Około 1000 zł. To na grubo. To z takiej kwocie możemy wybrać albo 600, albo 600. Która? Bordowe? Wie pan co, ciężko mi powiedzieć, bo naprawdę... No z tym budżetem to nie pójdziemy zbyt bogato. Tylko błotnik, ale błotnik mamy drugi, więc dorzucimy do auta. To się jazda próbna jakaś. Mamy tutaj tak zwaną ścieżkę zdrowia. Zawsze można tutaj sprawdzić zawieszenie. Jak można, no dobrze. Brzmi zachęcająco. Tymczasem na Śląsku też czeka chłopaków konkretna ścieżka zdrowia. Szkoda trochę, no ale co zrobić? No szkoda, no wie pan, no, zdarza się. No, a wie pan co, jak pan ma dużo pieniędzy i chce pan naprawiać, to możemy na warsztat jechać, nie? Tylko, że przewyższy koszty naprawy, no ja już widzę, no jestem z zawodu... Przewyższy wartość samochodu, nie? Pan, no właśnie. Z zawodu mechanikiem to troszkę znam się na tym. No właśnie o to chodzi. A co to był za zwierz? Nie, chyba dzik. Chyba dzik? Bo takie trzaśnięcie to grubo, nie? A się zerwał, kurde, no jeszcze uciekł. Jeszcze uciekł? Właśnie ciekawiło mnie, gdzie leży, nie? No nie, jeszcze, chodzi, jeszcze no. Gdzieś Czyli drugi podjazd. Weź, nie ma problemu. Ja za nerwowy już jestem. No widzę, widzę właśnie. Spokojnie. Spokojnie, my opanujemy sytuację. Nie ma problemu. Tylko musisz bardzo, bardzo powoli, bo te koła są tak rozjechane, że... Powykrzywiane. Zwolnij go z tego, z ręcznego. Ty, żebym ja z tego nie zjechał, nie? Daleko nie polecisz. Ale uraz zostanie do końca życia, nie? No, może być. Dobrze, że to ty nie prowadziłeś. No dawaj, dawaj. Czekaj, bo mi tutaj ten najazd ucieka, żeby nam nie spadł, bo tak są koła powykrzywiane, że to jest tragedia. No wiem, wiem. Na szczęście jej szeryszki działają jak szwajcarski zegarek. Celina zarządziła i poszła w siną dal. Cóż, przywilej menadżera. Od roboty ma młodsze pokolenie. Nie po to szkoliła ich przez długie lata, żeby teraz samej zagniatać ciasto. Już nasobaczcie, ser mamy, Ernest Black naczyści, Marcin już mat ma wstawiony. Czyli dzisiaj mamy zapiec. Magda drożdże przynieś. Dobra! Ernest, weź wyciągnij to do chłodni, żeby teraz nie stało się, nie grzało, co? Kogo ser? Czekaj, tylko skrobię dookoła. A folią nie zastreszować jego? Nie, no za godzinę będzie wrany. Konrad zabiera klienta na jazdę próbną bordowym Seicento. No proszę. Myślę, że to będzie bardzo dobry wybór. Światła pan zapalił. Super, możemy wystartować. No spokojnie. To nie automat. Nie stresuje się pan jazdą testową powolutku, bo tu doły. Szef nie lubi, jak się tu ora. I tutaj w prawo. Proszę sobie włączyć wycieraczkę, może robić słabo. Tutaj w prawo. Powolutku. Spoko auto, naprawdę. Za takie pieniądze, mówię, to w tym budżecie się można zmieścić. Błotnik dołożymy i prosto cały czas. Powolutku po tych dołach może, bo zaraz będziemy mieli te koła w środku. To jest ścieżka zdrowia, ale... Oby nie skończyło się jak w lesie. Dzik, sprawca wypadku, oddalił się z miejsca zdarzenia. Na szczęście są Radek i Marcin, bo samochód nie nadaje się już do niczego. Odbij trochę kierownicą w prawo. W prawo. No. No tu wejdzie chyba, nie? Dopiero teraz widać, jak go wprowadzacie. To już nie warte. To już nie da rady. Odbij troszkę w prawo. On już bokiem leci, jak po lodzie. Panie, jak czołgiem tym się kierowało. Widziałem. Tragedia.
Musiało być grube zwierzę. No nie, no malutki ten dzik to raczej nie był. To dzik nie był. Tak jak panowie doradzacie, ino na złom. Nie, na złom, wie pan co, no bo mówię tutaj naprawdę, koszta naprawy... Przerosną pana. To wyszło. Nie, nie ma żadnych szans. Wygląda na to, że przynajmniej na Podlasiu wszystko jest pod kontrolą. Ale Magda nie zamierza chwalić dnia przed zachodem słońca. Dla zasady. Weź Marcin, trzeba Magda mąki przywieźć. Ja muszę spokojnie kawy wypić. No to właśnie, na spokojnie. Po co ten stres? Po co jak ten zwykle? Stres? Przez ciebie będziemy do 20. Jak zwykle, a co? To ja sobie też na spokojnie kawę wymieszam. Dobra, róbcie, tu nie ma czasu na spokojnie, tak bez żartów. No dobra, dobra. W Kaniach klient testuje swój przyszły bolid. Pojazd co prawda budżetowy, ale kto płaci, ten wymaga. Niestety pogoda się popsuła i Konrad coraz gorzej się czuje na miejscu pasażera. Agresji bardzo dużo w tej jeździe. Nie zapomina pan, że to nie automat, a to pan szarpie tymi biegami, że ja się zaczynam obawiać o własne życie. Więc i wyjedziemy przy tej głównej ulicy. Masakra. A długo pan posiada prawo jazdy w ogóle? Bo tak pytam... Dopiero co zrobiłem jest z prawem jazdy. Aha. Tydzień czasu. Powiem panu, że da się zauważyć. Myślałem, że pan nie posiada go wcale. Nie, posiadam. I jedziemy w prawo, podpiszę dokumenty. Uwaga, na tamtym pasie. Spokojnie. Tutaj skręcamy w prawo. O! O Jezu. Jazda testowa odbyta zajebiście. Tymczasem pod Zabrzem Radek i Marcin wiozą samochód klienta w ostatnią podróż. Przypadek losowy, jak to się mówi. O tak, tutaj pan dobrze powiedział, przypadek losowy. Kasy by pan władował, a to... Tak, tutaj coś jeszcze odzyskam, trochę dołożę, może się kupi następny jakiś używany. Tu fajne autko było, nie? No. I służyło dobrze. No to mówię, pech, naprawdę pech. No trudno. No samo życie. Samo życie. Stało się. No i już nic nie poradzimy już teraz. No nie. W Ejszeryszkach nigdy nie wiadomo, czy to spokój, czy cisza przed burzą. Na razie odpukać, ciasta rosną, piec gotowy. Może i kawę uda się wreszcie wypić. Magda, tam mąki już nie ma. Ktoś zamawiał mąkę? Jak to nie ma? Teraz, kurde, co tam jest? Halo, Magda. Nie wiem. Jak no to? Bo tam nie ma mąki. No jak to nie ma mąki? No dwa worki zostały. Spaliliście. Raz na wozie, raz pod wozem, a raz w rowie. Nie każda jazda próbna zachęca do zakupu, ale niektóre do niego zmuszają. Adam będzie zachwycony. Chyba właśnie sprzedaliśmy auto, które leży w rowie przed naszym wjazdem. Jak to? No, pan dopiero zdał prawo jazdy. Co się stało? Skręcił za wcześnie. I co, do rowu wpadliście? Tak, dokładnie. Nic wam nie jest? Nie, ale auto sprzedaliśmy chyba. Tak już pan się zdecydował. Dobra, no... Słuchaj, sprzedany jest, no... No ale jak można w bramę, która ma 10 metrów, nie trafić? Skręcić za wcześnie. To tak jak te debile, skręć w prawo i do jeziora, tak? Zobacz, a on wisi, w ogóle zawisł. Zobacz, koła są w górze z tyłu. To chyba jest oczywiste i chyba nie będzie dyskutował. Auto jest sprzedane. Rozbił jest jego. Ja w gratisie mogę mu to lawetą zawieść. Turbo idiota. Adam. Klient. Klient, nie turbo idiota, klient. No ale Adam, jak można biegać do rowu? Zdolisz za lawetę. Ty się zajmij tym, my idziemy do wyciągu. No to idźcie to wyciągać, a ja idę pisać dokumenty. No. I załatwione. A jak tam sprawy w Ejszeryszkach? Czyżby już po burzy? No i nie ma mąki. Są dwa worki. I co teraz? Jak to nie ma mąki? Przecież miałem zamówić. No dwa worki są mąki. Co się stało? Światło. Prądu nie ma. Ej, ale... Gośka, piece chociaż były nagrzane, ja nie zwróciłam uwagi. Były nagrzane.
Wszystko? Gdyby zarysowali światło, to by było okej, okay, ale jeżeli właśnie to one zarys, temperatura zacznie spadać, nie? Nie ryzykujemy. Nie, strach wsadzać. Nie, strach. Nie, ja jadę, masakra. Masa. Pomalutku tylko. I się wyrobimy. Czekaj. Dzisiaj, na pewno. Się obrobimy na pewno, a nie się wyrobimy. My się nie wyrobimy. Tymczasem Radek i Marcin świadczą usługi transportowe i psychologiczne. A pan dzisiaj wolny w pracy? Tak. W pracy pan był, czy wolny? Nie, dzisiaj wolny, bo ja budowlance robię, to tak. A pan budowlance robi? Raz. Czasami... Teraz jest ta robota, teraz nie. Nie, czasami jest tak, że na przykład materiału zabraknie albo coś. I po co czekać, nie? No to mam siedzieć na cynku i patrzeć. Jasne, że tak. Lepiej sobie wolne zrobić, odpocząć. A to co pan wszystko robi tak budowlance, czy? No sporo. Sporo, tak? Ten, co robi wszystko, to znaczy, że nie umie nic. A ten, kto ma prawo jazdy, niekoniecznie jest kierowcą. W Kaniach też wkracza do akcji laweta. Adam i Konrad muszą przygotować wymarzone auto dla nowego właściciela. Piękna reklama. Wiesz, jaki jest problem? Że nie bardzo jest go za co złapać. Musisz go dociskać, żeby mu sprężyny nie wyrwał. Może spróbuj w niego wsiąść i lekko wyjeżdżać, a ja będę go wyciągał. Nie, bo go przewrócisz. Poczekaj. Wiesz co, może złap za kaki i odjedź. Adam już nie jest zły, tylko poważnie wystraszony. Samochód trzyma się na kołach tylko na słowo honoru. Klient na pewno nie może się doczekać następnej przejażdżki nową bryką. A może ja nim wjadę do przodu za przodu? Nie, wiesz co, tylko poczekaj. Trzeba go dociążyć tu z tyłu, żeby to koło przeszło tu. Wysiądź i go dociążymy, co? A w ciastkarni piece może i stygną, ale atmosfera jest gorąca, bo prądu jak nie było, tak nie ma. Tam, kurde, nie można się dodzwonić, nikt tam nie odbiera, ja nie wiem, co tam się dzieje. Ale ja mam w komórce numer do elektryka. No to co ten elektryk, czy na linię trzeba dzwonić, co no się ale dzieje? Ale to odbierze i powie, czy awaria jest godzinna, czy półgodzinna. Za chwilę będzie informacja, od gdzie, od której, do której oni informują, mówią. Zawsze informuję przed, dzień wcześniej dają znać tam. Jak nie... Mało, to piec już zniży na pewno temperaturę, Gosia. Spokojnie, on zniża, trzyma, tak, Magda. No tak, o, tylko ciekawa za ile bardzo, będzie, tak? On bardzo długo stygnie. Słuchajcie, to szlak trafi, od razu mówię. Niektórzy ludzie mają większe problemy. Kierowca z lasu jest w grobowym nastroju. Auto nadaje się na złom, a dzik odszkodowania nie wypłaci, to jasne. Wam się interes kręci, a kto inny na tym trochę traci. No wiem, co. Ale od tego jesteśmy, żeby pomagać. Żeby pomagać, no. Czasami nieprzyjemna praca, wie pan co, no czasami... No sam bym tego nie zaciągnął. No nie, no nie. Nie ma możliwości. Nieprzyjemna praca, bo nieraz człowiek się nasłucha, jak to ludzie narzekają. I to wie pan co, czasami się zdarza nawet i nowy samochód, że trzeba gdzieś zawieźć, prawda? A to panowie braćmi są? Tak, my jesteśmy braćmi, tak. Bliźniacy. Niepodobni, nie? Nie. Bo po tym, ja po innym tacie, mój tata był ładniejszy. Aha. Ale podobne charaktery. No, charaktery bardzo. Kurde, ty żeś tamta stanął, nie? W same pokrzywy się wpakowałem, jestem tak pokuty. To jest niemożliwe. Nogi tak mnie pieką, że zaraz mi odpadną. Będziesz zdrowszy. Tak, no. Nie wiem, ile to piecze po pokrzywach. No nie umrzesz. Tego się właśnie obawiam, wiesz? Kto ci będzie pomagał? Będę musiał ten, poprosić ojca, żeby nowego brata zrobił. Celina będzie za to musiała się postarać o nowego zięcia, bo Ernest chyba postanowił opuścić tonący okręt, pozbawiony prądu. Chyba że jakiś szósty zmysł podpowiedział mu, gdzie szukać ratunku. Ha, kurde, korki wybite. Tak. Ej, jest prąd! Jest światełko pewnie. Było światełko w tunelu, a teraz jest w całym zakładzie. Cud! Dobra, Gosia, szybko! Ja przełożę wózek. Gosia, się wymodliłaś! He, kurde! Zgadnijcie, co było? Co? Korki wybite.
Ja pierdzielę, że ja na to nie wpadłam. Nikt o tym nie pomyślał, tylko ja wpadłem na to. Zawsze, zawsze pierwszą rzeczą, co robię, to cholera sprawdzam korki. Widzisz? Kto jest najmądrzejszy? No, wiadomo. A w Kaniach sukces. Samochód sprzedany. Kasia wypisuje dokumenty i nadal nie dowierza. A przed bramą firmy Adam z Konradem cały czas uprawiają zapasy w błocie. A może to jednak rodeo? Wszystko, żeby zadowolić klienta. Weź teraz normalnie mu wsteczny, zapnij i próbuj do tyłu. Co? Próbuj do tyłu. I Seicento gotowe do drogi. Jest okej, możesz wjeżdżać. Tylko traf podjazd. Z trafieniem nie będzie problemu. Adam zna tę bramę na pamięć. Mógłby wjeżdżać z zamkniętymi oczami. Gdyby tylko samochód przejechał ją w jednym kawałku. Właśnie czułem, że coś się wyrwało. Dobre, terenowe. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Wygląda na to, że Białystok dostanie zamówione ciasta. Jeśli tylko na Ejszeryszki nie spadnie teraz na przykład meteor. No co, musicie mieszać? A czemu taka gęsta? No muszę dolać wody. U was tak? Już jest dole... też prąd. No jest, mama, u was też jest? No jest, na co mogło być? Korki wybite. Ach, mój Boże, to nawet tak nie wpadliście na pomysł, że wiesz, jakiego dzięciulka masz? No wiem, że dzięciulka, tylko dzięciulek z taką przerwą zobaczył korki. Trzeba, pamiętajcie, cały czas... Ale zobaczył. Tak... Ale zobaczył, o to chodzi, ale już jak za późno. To za to na infolinii nic nie było, nie mógł się dodzwonić tak, informacji. Tak, oni informują. Nadrobicie, tak? Tak. Bo jak będzie trzeba, to krzyczcie do mnie, będę cię przybierać, czy przyjdę do was. Ty tylko patrz, żeby nas karmić dobrze, rychtuj obiad.